Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Znakomite spotkanie zobaczyli kibice w sobotnie popołudnie w Ostrzeszowie. Mimo że stawka meczu była olbrzymia, to nie sparaliżowała ona poczynań Wiktorii SKP. Podopieczni trenera Piotra Konstanciaka po tym meczu powiększyli przewagę do 10 punktów nad SKP Słupcą i mogą już powoli szykować szampana, bo powrót do czwartej ligi jest na wyciągnięcie ręki. To całe spotkanie w miarę możliwości prowadziliśmy super. Ja tak kapitalnego spotkania jak dzisiaj przez naszą drużynę nie pamiętam, bo bywają mecze gorsze, ale naprawdę dzisiaj wszyscy stanęli na wysokości, naprawdę wysokiego zadania i sprostali temu, bo mieliśmy bardzo dużo i więcej chyba sytuacji niż Słupca i zasłużone zwycięstwo. To już można powiedzieć, że jesteś w czwartej lidze, teoretycznie jeszcze nie, ale w praktyce to jest bardzo duża przewaga, chyba 10 punktów nad Słupcą. Tak, no robi się 10 punktów, robią się 3 mecze, ale wiadomo, że tych kolejek jeszcze zostało 8 czy 7, no i przyjeżdżałem jeszcze drużyny, gdzie naprawdę dużo zdrowia trzeba stracić, a przy naszej małej kadrze trzeba na to uważać, bo za chwilę dwóch wyleci za kartki, dwóch za kontuzję. I no, ta różnica się może zmniejszyć, a najgorsze jak się przegra jakiś jeden mecz i gdzieś mentalnie w szatni wszystko siada. No, już jesteście przygotowani mentalnie, organizacyjnie na powrót do czwartej ligi, bo tam jest wasze miejsce. No ja myślę, że niepotrzebny był ten spadek. No, na pewno nikt się nie obraził, wszyscy gramy do samego końca w Międzyokręgowej. Widać, że ta sama drużyna chce powrotu do czwartej ligi. Co będzie od czerwca, czy awansujemy, czy nie. Jeżeli awansujemy, no to już prezesi muszą teraz na wysokość zadania stanąć, żeby finanse i żeby sprostać no, tak dalekim wyjazdom i tak, można powiedzieć, droższej lidze, jaka jest czwarta liga. A Piotr Konstanciak zostanie w Ostrzeszowie na przyszły sezon? To nic nie wiadomo, na razie jestem do czerwca. Od czerwca zobaczymy, czy, no nie mówię o innych propozycjach, ja w Ostrzeszowie mogę być i chcę zostać, ale tutaj zależy od tego, co będzie się działo, jakie będą transfery, czy będą pieniądze w ogóle na czwartą ligę. No bo tak, bo na brak pracy nie narzekasz, tak? Na brak pracy nie narzekam, dużo jestem gdzieś tam rozchwytywany, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo teraz i w redakcji i wszędzie, ale myślę, że no, na pewno zostanę w piłce nożnej, bo to jest, choć nie wiadomo jakie mniejsze pieniądze były, to na pewno zostaję w piłce nożnej, bo to jest moje życie całe. Trzeba przyznać, że mimo porażki Słupca zagrała także niezłe zawody. Zawodnicy trenera Wojciecha Hanka ambitnie walczyli, ale momentami nie mieli argumentów, zwłaszcza przy wysokim pressingu Wiktorii. Myślę, że Wiktoria postawiła tutaj nam bardzo wysoko poprzeczkę. Mecz był rzeczywiście chyba na wysokim poziomie, ale no, nam zabrakło przede wszystkim chyba tej determinacji w ofensywie, żeby zdobyć bramkę. Tych okazji mieliśmy jak na lekarstwo, do tego bramka Roberta Skrobacza, no myślę, że Stadiony Świata, i która otworzyła właściwie wynik. Tym samym troszkę ustawiła mecz, chyba nam trochę opadły skrzydła i przestaliśmy grać. Tak do tej pory chyba wszystko odbywało się raczej z mojego punktu widzenia w środku pola i okazji do tego, żeby może nie tyle, że mieliśmy okazję, ale lepiej moglibyśmy się zachowywać czasem pod bramką przeciwnika, wtedy tych okazji pewnie udałoby się stworzyć więcej. Tak patrząc na ławki trenerskie, no to wydawało mi się, że Ostrzeszów musiał, wy mogliście, tak? Wy nie macie presji awansu? Czy nie mamy presji awansu? No, na pewno gramy o te najwyższe cele. Za każdym razem staramy się grać przede wszystkim o to, co o wygraną przede wszystkim w każdym meczu i na pewno to, żeby w tabeli być jak najwyżej. No, należy taki chyba nawet awans, no, przemyśleć też, wiadomo, że to się wiąże też z różnymi zmianami organizacyjnymi, ale też z samym tym, o co będzie grać się w tej czwartej lidze, połączonej czwartej lidze, bo to wiadomo, że poziom tych rozgrywek jest znacznie wyższy niż był przed sezonem i myślę, że no, takie rzeczy trzeba nad tym trzeba się zastanowić, presji jakiejś ogromnej takiej na to, żeby awansować do czwartej ligi nie ma. Oczywiście, jeśli by to przyszło, to pewnie byśmy spróbowali. W 61 minucie wynik spotkania otworzył Robert Skrobacz, który kapitalnym strzałem z 30 metrów w okienko nie dał szans Maciejowi Przygodzie. Gdy to mierzyłeś, naprawdę? Myślę, że fantazja troszkę też poniosła. Zabrałem się od połowy boiska i fajnie, że to wyszło. Ładna bramka. Cóż. Ćwiczysz takie zagrania jak tutaj? Nie, no myślę, że tego nie da się ćwiczyć. Jeśli się to ma, to się to ma. Rozumiem, że ty to masz, tak? Troszkę nieskromnie może powiem, że możliwe, że mam. Ale już tak na poważnie, to był świetny mecz w waszym wykonaniu. Myślę, że spotkanie mogło się podobać dla kibicom, bo na dobrym poziomie i fizycznym, i piłkarskim. Także święto w Ostrzeszowie. Bramkarz SKP musiał w 87 minucie wyjmować drugi raz piłkę z siatki, tym razem po trafieniu Mikołaja Obsadnego.